Mili Państwo czołem w Światowym Dniu Pieczenia. Chodzi w nim o wypromowanie wypieków własnych, które smakują jak w piosence. U cioci, na imieninach są goście i jest rodzina. Więc program się rozpoczyna do śmiechu, no i do łez. Prasa poranna. Czym to nas uraczy Dziennik Poznański, Pismo Polityczne z maja 1933 roku? Ano, na łamach zwykłe ludzkie sprawy. Na przykład odpowiedzi zatrudnionej przez redakcję wróżki Sabiry. Naturalnie, że opłaci się uczyć dalej syna, choć nauka postępuje z trudem zdrowie leczyć. Córka w życiu osiągnie wielkie szczęście. Leczyć artretyzm i nerki u pana. W odpowiedzi innemu pytającemu. Leczyć nerwy. Doczeka się pan starości. Wątpię, by Pan miał własny dom. Nie jest pan oszczędnym. Charakter niespokojny, gwałtowny, nerwowy, nic dziwnego, że posiada Pan mało przyjaciół. Do Leokadia Szafranowska. Mąż poprawi się. Zajęcie odpowiedzi. Nie dostanie. Pani radzę leczyć nerwy i kobiece dolegliwości. Dalej od rodziny zawsze jest lepiej. No proszę, gdybyśmy zwątpili w jasnowidzenie wróżki Sabiry w innych sprawach, musimy jej przyznać nadzwyczajną trafność co do tego jednego spostrzeżenia. Dalej od rodziny zawsze jest lepiej. Historia podsuwa dzisiaj datę z dziejów pracy kolorowej, bowiem to właśnie 18 maja, jeszcze w roku 1861, dochodzi do bez Precedensowej publikacji na takich właśnie kolorowych łamach. Oto bowiem: mało znana Gazeta Sacramento Union z Kalifornii wydrukowała tekst o pierwszej damie Stanów Zjednoczonych Mary Todd Lincoln, przedstawiający ją w nie najlepszym świetle. Gazeta napisała wprost, że żona prezydenta miała na przykład takie kaprysy, iż pewnemu panu, poznanemu w pociągu, obiecała, że załatwi mu u własnego męża stanowisko. Jakie sobie tylko on zażyczy. A ów pan rzucił, że chciałby być szefem budynków publicznych. No więc pani Lincoln przedłożyła tę kandydaturę własnemu mężowi, a kiedy dowiedziała się, że prezydent Lincoln obiecał ją komuś innemu, zrobiła mu takie piekło, że zmuszony był oddać stanowisko właśnie temu, przygodnie poznanemu towarzyszowi podróży własnej żony, który się zresztą absolutnie na to stanowisko nie nadawał. Poza tym reporter, nie niepodpisany. Z imienia i nazwiska, zresztą, opisywał pierwszą damę jako panią o zapadniętych policzkach, o workach pod oczami i w stanie ogólnego zapuszczenia. Oskarżenia pod adresem żony prezydenta Lincolna nigdy nie zostały potwierdzone, ale ta skromna i dziwaczna publikacja potwierdziła z kolei, że w Stanach Zjednoczonych nie ma osób, które byłyby wolne od krytyki prasowej, co na szczęście utrzymało się nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na całym Zachodzie i oby utrzymywało się jak najdłużej, które to życzenie pozwala sobie wyartykułować dziennikarz Wiesław Kot.